Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich przybyłych na uroczystość złożenia ślubowania sędziów Trybunału Stanu. Witam panią Elżbietę Witek, marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Witam panią Małgorzatę Gersdorf, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, przewodniczącą Trybunału Stanu. Witam pana Leszka Mazura, przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Witam przedstawicieli prezydiów obu izb, przewodniczących klubów parlamentarnych, a także kierownictwo Kancelarii Sejmu i Senatu. Szanowni Państwo, odczytam teraz treść uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie wyboru Trybunału Stanu. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie artykułu 199 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje wyboru następujących osób do Trybunału Stanu. Zastępców przewodniczącego Trybunału Stanu: Piotra Łukasza Juliusza Andrzejewskiego, Marka Chmaja. Członków Trybunału Stanu: Romana Budzinowskiego, Marka Czeszkiewicza, Jacka Dubois, Sebastiana Gajewskiego, Zdzisława Gawlika, Jana Jobsa, Piotra Jóźwiaka, Czesława Kłaka, Andrzeja Kojrę, Iwonę Olejnik, Witolda Pachla, Bogdana Witolda Szlachtę, Pawła Śliwę, Marcina Henryka Wawrzyniaka, Macieja Gustawa Zaborowskiego, Tomasza Zalasińskiego. Podpisano marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Szanowni Państwo, przystępujemy do ślubowania sędziowskiego członków Trybunału Stanu. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu przez marszałka Sejmu roty każdy z kolejno wywołanych sędziów wypowiada słowo „ślubuję” i odbiera akt powołania. Można dodać zdanie „tak mi dopomóż Bóg”. Bardzo proszę panią marszałek o odczytanie roty ślubowania sędziowskiego. Szanowni Państwo, to dla mnie, jako dla marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wielki honor, że mogę dziś odebrać od Państwa ślubowanie. Odczytam teraz rotę ślubowania i poproszę o podejście tutaj i złożenie tego ślubowania. Ślubuję uroczyście, jako sędzia Trybunału Stanu, służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie, według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Proszę o złożenie ślubowania pana Piotra Łukasza Juliusza Andrzejewskiego. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pana Marka Chmaja. Ślubuję. Pana Romana Budzinowskiego. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.
Pana Marka Czeszkiewicza. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pana Jacka Dubois. Ślubuję. Pana Sebastiana Gajewskiego. Ślubuję. Pana Zdzisława Gawlika. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pana Jana Jobsa. Ślubuję. Pana Piotra Jóźwiaka. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pana Czesława Kłaka. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pana Andrzeja Kojra. Panią Iwonę Olejnik. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pana Witolda Pachla. Ślubuję. Pana Bogdana Witolda Szlachtę. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pana Pawła Śliwę. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pana Marcina Henryka Wawrzyniaka. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pana Macieja Gustawa Zaborowskiego. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pana Tomasza Zalasińskiego. Ślubuję. Dziękuję Państwu. Uprzejmie proszę o zabranie głosu panią Małgorzatę Gersdorf, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, przewodniczącą Trybunału Stanu. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek,
Państwo marszałkowie, pani dyrektor, ale przede wszystkim państwo sędziowie Trybunału Stanu. Bardzo serdecznie wam gratuluję. Cieszę się, że objęliście tę funkcję, ale chciałabym przypomnieć, że to jest bardzo duże obciążenie bycie członkiem Trybunału Stanu. Złożyliście państwo przysięgę. Niektórzy powoływali się na Boga i przypominam, że z tej przysięgi nikt was nie zwolni. A co było w tej przysiędze? Stosowanie się do przepisów, honor i konstytucja. I proszę bardzo, żebyście państwo nigdy nie zapomnieli o tym, bo to jest najważniejsze w tej waszej misji i w tej waszej pracy. Nie życzę wam wielu prac i robót, ale to będzie zależało nie od przewodniczącej czy przewodniczącego Trybunału Stanu, bo moja misja już się kończy, ale od parlamentu, czy będziecie mieli czy nie tę pracę ciężką do wykonania. Przypominam, że Trybunał Stanu to jest ostateczna instancja, jeżeli inne środki prawne zawiodą w ocenie osób, które podlegają temu Trybunałowi. Tyle rzeczy bardzo poważnych. Chciałabym zwrócić państwa uwagę, że parytetu nie ma. Jest jedna pani sędzia, no i ja, ale ja się wymienię może na pana i będzie znowu bardzo nierówny parytet, jeśli chodzi o kobiety. A poza tym życzę państwu dobrych świąt, lepszego, zawsze się mówi lepszego nowego roku. No zobaczymy, jak to będzie. Sprawy organizacyjne będziemy sobie omawiać później. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bardzo dziękuję państwu. Zapraszam państwa do pamiątkowego zdjęcia z panią marszałek i z panią prezes. Standard, odprowadź. Masz.